Cześć, jestem. Monika. Dobrze. Jesteśmy uczniami zespołu szkół imieniem Stanisława Staszica w Miętnem. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na wirtualny spacer po naszej szkole. Witam Was bardzo serdecznie w naszych nowych obiektach sportowych, gdzie poprawiliśmy specjalnie dla Was walory tego miejsca. Zostały zakupione nowe sprzęty do sali fitness, jak i do siłowni, w których możemy miło i aktywnie spędzić swój wolny czas, korzystając z profesjonalnych porządek. Podczas pobytu na naszym basenie możecie skorzystać z jacuzzi, jak i z sauny. Nasze nowo wyremontowane obiekty sportowe pozwolą Wam na rozwijanie pasji i zainteresowań, a przez co zajęcia wychowania fizycznego staną się bardziej atrakcyjne. Witam Was w naszej bibliotece. Pomimo trwającej pandemii zapraszam Was serdecznie. Biblioteka jest cały czas czynna, możecie korzystać z niej, wypożyczać książki. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Klaudia. Dziś Wam powiem o jednym z naszych kierunków w szkole. Jest to technik hotelarstwa. Dzięki temu kierunkowi możecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dzięki projektom realizowanym przez naszą szkołę możecie wyjeżdżać na praktyki zawodowe za granicę, uczyć się nowych języków, jak i poznawać nowe kultury. Dodam, że hotelarz jest zawodem pożądanym na rynku pracy. Serdecznie Was zapraszamy. Znajdujemy się w sali gospodarstwa domowego, gdzie uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mają swoje zajęcia. Cześć, ja nazywam się Monika i chciałabym Was zachęcić do podjęcia nauki w tym kierunku. Dzięki projektom edukacyjnym nasza szkoła posiada nowoczesne sprzęty, dzięki którym poznacie tajniki gastronomii. Nasi uczniowie zdają egzaminy zawodowe z niemal 100% wynikiem, więc jeśli się wahacie, jaką szkołę wybrać, zapraszamy do nas. Myślisz o przyszłości? Chciałbyś mieć dobry zawód i z satysfakcją go wykonywać? Też miałem ten problem. Dlatego poszedłem na technikę urządzeń i system energetyki odnawialnej do zespołu szkół w Miętnym. Obecnie bardzo duży nacisk nakłada się na wykorzystanie energetyki odnawialnej. Dlatego po ukończeniu tego kierunku nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy. Ty korzystaj z szansy, miej pomysł na siebie i przyjdź do zespołu szkół w Miętnym na technikę urządzeń i system energetyki odnawialnej. To najlepsza szkoła. W tym momencie odbywają się zajęcia praktyczne. Ćwiczeń pomiaru parametrów pracy różnych typów elektrowni wiatrowych. Chciałem Was serdecznie zaprosić do naszej sali spedycji. Możesz wybrać drogę swojej kariery zawodowej w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej i rozpocząć naukę w naszej szkole na kierunku technik spedytor. Spedytor zajmuje się organizacją transportu kolejowego, morskiego, lotniczego, jak i drogowego. Nasi nauczyciele zorganizują Ci wyjazdy na różnorodne targi spedycyjne, a także pojadą z Tobą na zagraniczne staże zawodowe. Odbywają się również miesięczne praktyki zawodowe w wybranej przez Was firmie transportowej. Jest to kierunek pożądany na rynku pracy. Serdecznie Was zapraszamy! Niektóre nasze pracownie zostały uposażone w nowe pomoce dydaktyczne, typu właśnie mikroskopy, które pomagają nam się rozwijać w kierunku biologii i pomagają lepiej nam zrozumieć ten przedmiot. Kto handluje, ten żyje. Znacie takie powiedzenie. Tanio kupić, drogo sprzedać, mieć żyłkę do interesów. Handlowiec to nie tylko pani, która stoi za kasą. Handlowiec jest to osoba, która jeździ po świecie, promuje swoją markę i współpracuje z innymi firmami. Jeśli chcecie mieć taki tryb życia, to wybierzcie kierunek technik handlowiec w Miętnym. Czekamy na Was. Na naszym warsztatach odbywają się zajęcia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jak i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ja jestem z kierunku TPS, technik pojazdów samochodowych i bardzo polecam Wam ten kierunek, ponieważ jest pożądany na rynku pracy, jak i możecie być własnymi przedsiębiorcami, możecie założyć własny warsztat, również pracować w autoryzowanych serwisach motoryzacyjnych. Chcemy Wam pokazać, jak mieszkamy. Zapraszam.